Cześć, witam Cię na kanale Magis Made. Dzisiaj szybki haul zakupowy z Zielonych Kotów. Jakiś czas temu był live i do niego była zniżka chyba na papiery. Zniżka była do niedzieli do 24 i ja zdecydowałam się o 23.45. Także mamo, nie miałam jak się Ciebie zapytać, czy też coś chcesz. Standardowo zaczynamy od gratisów, różnego rodzaju papierki. Wcześniej widzieliście ładną zawieszkę kury i była jeszcze tekturka z Kraftwen. I przechodzimy już do moich zakupów. Tutaj widzicie bloczek z P13. Taki pastelowy, myślę, że do projektów wielkanocnych się przyda. Też z Lemoncraft kupiłam papiery takie wiosenno-wielkanocne. Z Lemoncrafta też zestaw Ladies. I oczywiście też musiałam wziąć Gentleman. Bardzo podobają mi się te dwie kolekcje. Kupiłam też z Craft O'Clocka napisy. Bardzo fajny papier ryżowy, taki w napisy. I drugi z pękania, to może do Art Journala. A ten wcześniejszy arkusz to z AB Studio. Kolejne napisy. Te napisy użyłam już w pierwszym odcinku o Art Journalu. Na górze macie link do tego odcinka. Kolejne papiery ryżowe. I teraz kupiłam parę serwetek.
No, te małpki są genialne. Musiałam je kupić. Kot też jest wspaniały. I nuty. Z napisami. I też szablon. Mam już na niego pomysł. Kupiłam go zwłaszcza dla tych krwawiących rąk. I tu też szablon, który też użyłam w ostatnim odcinku. Napisy od Tima Holca. Teraz staram się zbierać różnego rodzaju napisy do art journala. Tutaj takie sprężynki do kart. Białą kredkę. Dwie kredki do podnoszenia różnych rzeczy, a głównie mi chodzi o kryształy. I glitter gloss, który polecała Asia Szulik. I tak wyglądają moje błyskawiczne zakupy, prawie o 12 w nocy. Do zobaczenia!